Kasia, co robimy i gdzie jedziemy? Jedziemy na generalną audiencję z papieżem i zaraz tam będziemy. Będziemy się dać teraz w pociąg. Tak, czyli znowu jedziemy na Watykan. A to stamtąd przyjedzie pociąg. Stąd. O, nawet zapowiadają. Dobra, lecimy. Dostaliśmy już wejściówki na audiencję generalną i czekamy na wejście, a tam już ludzie czekają i zaraz widzimy się z papieżem Franciszkiem. Gdzie jesteśmy, Kasia? Jesteśmy już na placu! Tak, jesteśmy właśnie na audiencji generalnej i tutaj są mnóstwo ludzi, a tu już zaraz widać Telebim. I za chwilę zaczynamy audiencję generalną. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy dzisiaj katechezę na temat przykazania nie zabijaj. W oczach Pana Boga ludzkie życie jest cenne, święte, nienaruszalne. Nikt nie może pogardzać życiem innych, ani też swoim własnym. Pan Jezus przypomniał, że także gniew, nienawiść, znieważanie, wyszydzanie bliźniego to swoiste formy zabójstwa. Wskazał, że przed złożeniem ofiary w świątyni każdy powinien najpierw pojednać się z bratem, jeśli wie, że nosi on w sercu urazę przeciw niemu. Zawsze, gdy okazujemy ludziom obojętność, jesteśmy oziębli, bezduszni, ignorujemy, kochamy, to w gruncie rzeczy pogardzamy życiem, przekraczamy to przykazanie. Tymczasem wszyscy potrzebujemy miłości, akceptacji, zrozumienia, przebaczenia. Przykazanie nie zabijaj wzywa nas do miłości i miłosierdzia, do naśladowania życia Pana Jezusa. Uświadamia nam, że każdy człowiek jest darem Boga. Dlatego pamiętając o tym przykazaniu, starajmy się je wypełniać jako najważniejszy i zasadniczy apel, jako powołanie do miłości. No proszę, codzienność w Rzymie. Idziesz drogą i kardynał. O, patriarcha, proszę bardzo. Hello, a tu mamy pis kardynała Tagle. Bardzo. Kardynał Tagle. O, a tu idzie biskup Marek. Zaraz się z nim zobaczymy. Biskup Marek jest z nami. Cóż to niespodzianka. Właśnie mamy z nim spotkanie. No i spotkali się z nami wszyscy biskupi. Po prostu powiem właśnie swoje wypowiedzi na co może oczywiście biskupi, co chce, na czym się opierało może to wszystko wypowiedzi. Trzecia część Instrumentum Laboris to są te wszelkie działania, które ostatecznie dotykają młodego człowieka i mają szansę, aby pomóc mu w rozwoju, a jednocześnie w ukształtowaniu wiary. A moje wystąpienie to była taka refleksja, właściwie trochę może nawet świadectwo i szacunek dla tego wszystkiego, co ja robię od 26 lat i co robi prawie 30 tysięcy ludzi w Polsce, jeżeli chodzi o lekcje religii. To jest piękny czas, niesamowicie twórczy, niesamowicie inspirujący, żeby nie być wymagający, ale naprawdę biorąc pod uwagę moje 25 lat w jednej szkole, dający ogromną siłę, ogromną moc, bo ja bardzo wiele zawdzięczam od moich wychowanków, a to jest moja obecność na synodzie, moje słowo o tym, też jakiś swoisty sposób wyrażenia wdzięczności i oddania też chwały Panu Bogu za to, że dał szkołę, dał uczniów i tyle daje cudownych owoców właśnie przez to. Bardzo dziękujemy, księże. Żegnamy naszych ojców synodalnych. No i dochodzimy już do kościoła, w którym leży święty Stanisław Kostka, patron młodzieży. Jesteśmy już bardzo blisko.
Wszystko spoko, doszliśmy pod kościół Stanisława Kostki, ale jeszcze nie ma księdza Łukasza, który nas odprowadzi. Więc sobie czekamy. Przyszedł ksiądz Łukasz, więc idziemy zwiedzać. Rzeźba, jaką widziałem w życiu, to jest Cristo Velato, rzeźba, która się znajduje w Neapolu. To jest rzeźba, która pokazuje Chrystusa. No i kończymy dzisiejszy dzień. Słuchajcie, byliśmy dzisiaj... no właśnie, gdzie my, Kasia, byliśmy dzisiaj? Dzień Boże, tak dzień długie trwa. Dzisiaj byliśmy w u Stanisława Kostki. Byliśmy właśnie przy jego grobie, więc się dzisiaj też tam modliliśmy. I też troszeczkę zwiedzaliśmy. Byliśmy też oczywiście na audiencji. I to też tam przed chwilą widzieliście zresztą nas. No i widzieliśmy się też z naszymi biskupami synodalnymi, tak. To też bardzo ważne wydarzenie. Mogliśmy się z nimi spotkać. Dzisiaj udało się też, tak jak widzieliście już na tym filmie, porozmawiać krótko z biskupem Markiem Solarczykiem, który skomentował swoją wypowiedź z wczoraj, bo wczoraj właśnie przypadła jego wypowiedź na synodzie, czterominutowa wypowiedź dotycząca części instrumentu Laboris. Jutro jest niespodzianka, zobaczycie, i mam nadzieję, że ta niespodzianka się uda. Mam już dogadane, ale to jeszcze nigdy nie wiadomo do końca. Mam nadzieję, że się uda, więc jutro tym bardziej śledźcie też naszego vloga. No i dzisiaj też było takiego trochę podsumowania powoli naszego wyjazdu. Tak, no już powoli się kończymy. No. W sobotę rano wyjeżdżamy, więc tak naprawdę vlogi będą do piątku łącznie. Potem już niestety vlogów nie będzie, no bo wracamy. Dwa zostały jeszcze. Tak, ostatnie dwa zostały. Więc już końcówka przed nami z tego wyjazdu do Rzymu. Coś jeszcze, Kasiu, chcesz powiedzieć? Nie, że śledźcie jutro, bo naprawdę tak, jutro się jutro, będzie dużo działo. Zobaczenie jutro i jutro też mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy fajnych do pokazania. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. I do usłyszenia. Dobranoc. Pa.